Jak pokroić świeżego ananasa? Do pokrojenia ananasa potrzebny nam będzie bardzo ostry nóż. Na samym początku musimy odciąć główkę oraz tył. Następnie stawiamy naszego zawodnika do pionu i musimy go obciąć z każdej strony. Jeżeli zostaną nam takie wypustki, to musimy je wyciąć nożem w ten oto właśnie sposób. Następnie musimy wyciąć wnętrze z naszego przyjaciela. Możemy to zrobić specjalnym przyrządem, ale jeżeli mamy tylko w domu nóż, kroimy naszego przyjaciela na cztery części, i w ten oto właśnie sposób pozbawiamy go tego zgrubienia. I tak przygotowanego ananasa teraz już możemy sobie pokroić w kosteczkę, w plasterki, w paseczki, jak chcecie. Pamiętajcie, że regularne jedzenie ananasa wzmacnia układ odpornościowy, wspomaga trawienie i zapobiega wypadaniu włosów.